Dzień dobry już z Rosji. Zdrastwujcie. Jestem na lotnisku w Sankt Petersburgu i tak jak obiecałem, postaram się pokazać wam jak najwięcej kulisów tego turnieju. Tutaj widzicie mój skromny bagaż, z którym przejechałem właśnie z Warszawy przez Moskwę do Sankt Petersburga. Troszkę poturbowany, no ale to już jest norma w takich właśnie przelotach. Żeby wjechać do Rosji, trzeba mieć właśnie wynik testu PCR i trzeba po prostu go przedstawić na wjeździe. Chociaż przyznam szczerze, w Moskwie, jak ten test przedstawiałem, to pani po prostu tylko się zapytała, gdzie jest napisane negatyw, czyli wynik negatywny, czyli że nie jestem zarażony koronawirusem i tyle jej wystarczyło. Nie było weryfikowane, czy ta kartka to jest jakaś prawdziwa, czy może ja sobie to wydrukowałem, czy może sam sobie to przygotowałem, więc myślę, że to jeszcze chyba nie jest tak mocno dopracowane. Tutaj ten test, co ciekawe, kosztuje równowartość 190 zł. W Polsce najtańsze zaczynają się od złotych 400, a na Okęciu jest taki właśnie 24-godzinny test, który kosztuje 520. Czyli tutaj jest taniej i tutaj jest to bardzo dobrze zorganizowane. Jest bardzo dużo informacji na temat tego, gdzie się udać, z kim porozmawiać, gdzie zapłacić, co też jest przecież ważne. Wszystkie komunikaty są w języku rosyjskim i w języku angielskim. I tutaj warto troszeczkę ponarzekać. Samolot z Warszawy do Moskwy był pod pełnym reżimem sanitarnym, wszyscy się tam pilnowali, grzecznie założone maseczki, pasażer co kilka miejsc. I ja czułem się tam bardzo bezpiecznie, czułem się tam bardzo w porządku. Potem ten lot z Moskwy do Petersburga, no przyznam szczerze, był dla mnie dużym zaskoczeniem. Ponieważ zostały sprzedane wszystkie miejsca wewnątrz, Rosjanie absolutnie nie covidowo się zachowywali, połowa bez masek, połowa maski założone na brodę. No i to było dla mnie takie zaskakujące i dosyć dziwne. Aczkolwiek uważam, że samo latanie jest bezpieczne. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, mamy ze sobą kilka maseczek, myślę, że nic nie powinno się wydarzyć i to jest absolutnie możliwe do zatrzymania tego wirusa, jakby tej pandemii całej. Myślę, przy zachowaniu takiego zdrowego rozsądku i latania właśnie samolotami w taki no, bezpieczny i też odpowiedzialny sposób. Z tyłu za mną widzicie teraz taką recepcję dla kibiców na lotnisku w Sankt Petersburgu, którą przygotowała UEFA. Pracują tutaj wolontariusze, tacy niezastąpieni, najważniejsi pomocnicy chyba przy Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Złoci ludzie, to myślę, że też osobny materiał o nich przygotujemy. No i tutaj na lotnisku w Sankt Petersburgu wszystko się dla takiego kibica zaczyna. Tu można dowiedzieć się, gdzie odbiera się takie bardzo ważne upoważnienie, taki identyfikator, fan ID to się nazywa. Myślę, że warto wam pokazać, jak wygląda właśnie takie stoisko. Pokazuję wam, jak wygląda właśnie na wprost terminal lotniska. Lotnisko generalnie jest bardzo nowoczesne i jeszcze tej atmosfery turnieju nie widać. Panowie policjanci pilnują porządku, wszystko musi się zgadzać, obok nich wolontariusze gotowi do pracy. To jest właśnie cała Rosja, tutaj się nie siedzi, tu się nie odpoczywa, tylko tu się reprezentuje swój kraj i ciężko pracuje. Zaraz zamelduję się w hotelu i śpieszę się od jutra z nagrywaniem kolejnych materiałów specjalnie dla was, które pokażą, jak wygląda miasto, jak przygotowują się kibice, lokalne władze, czy są już tutaj jacyś Polacy, czy może mamy tutaj trochę Słowaków, jak koniec końców Petersburg mieni się kolorami Euro 2020 albo Euro 2021. Także dziękuję wam serdecznie za to nagranie. Kliknijcie suba na YouTubie lub zalajkujcie nas na Facebooku i do zobaczenia przy okazji kolejnych
kolejnych nagrań. Trzymajcie się, cześć!